Program Inwestycji Strategicznych wniósł 30 milionów do suwalskiego budżetu w 2021 roku. Miasto zapowiada, że w tym roku znowu będzie aplikować o pieniądze na inwestycje. W planie kolejne drogi, ale również pomysł rozbudowy infrastruktury oświatowej. Pierwsza z dróg to około 2-kilometrowy łącznik między ulicami Tysiąclecia Litwy i Krasickiego, który odciąży, zdaniem prezydenta Czesława Renkiewicza, istniejące ciągi komunikacyjne w północno-wschodniej części miasta. Droga będzie kosztowna, bo w jej ciągu miałby powstać między innymi nowy most nad Czarną Hańczą. Szacuje się, że jej budowa wraz z infrastrukturą pochłonąć może nawet 60 milionów. Druga arteria już istnieje, ale wymaga remontu. Chodzi o ulicę Franciszkańską, gdzie intensywnie powstają kolejne wielorodzinne budynki mieszkalne. Planowana inwestycja oświatowa to dalsza rozbudowa szkoły podstawowej nr 4. Powstałe w jej pobliżu osiedla i dalsze plany obejmujące budownictwo mieszkaniowe powodują, że zapotrzebowanie na miejsca w placówce rośnie. Obecnie do 35 oddziałów istniejących w szkole uczęszcza 824 uczniów. Mimo niedawnej rozbudowy, w czwórce nauka odbywa się już teraz w systemie zmianowym, a prognozy wskazują, że w ciągu najbliższych 4 lat liczba oddziałów może wzrosnąć do 41. Chcielibyśmy wybudować tu oddzielny pawilon dla 12 oddziałów szkolnych, nowy budynek sali gimnastycznej oraz ładnie zagospodarować teren, informuje Renkiewicz. W ratuszu oszacowano, że na realizację tego planu potrzeba około 25 milionów złotych.